Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa. Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości. Uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w blasku wiecznej chwały. Akty ofiarowania. Ojcze przedwieczny,
ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat, i pragnie go zbawić. Przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Thank you.
Wezwanie, pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociecho smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Kolejna lekcja w Szkole Jezusa. Czwarta konferencja. Jezus, który uczy modlitwy w kazaniu na górze. Czyli te trzy rozdziały Ewangelii Mateuszowej, 5, 6, 7. To jest kazanie na górze i w tym kazaniu na górze Pan Jezus chce ukształtować duchowość swoich uczniów. Można by też powiedzieć, że opis kazania na górze to jest opis samego siebie. Postaw, jakie Jezus ma, ale które pragnie, żeby też uczniowie mieli w swoim życiu, żeby je wprowadzali w życie. I najważniejsza jego postawa to jest oczywiście relacja jego do Ojca, do Boga jako Ojca. Stąd i ten temat się pojawia w kazaniu na górze dosyć szeroko i stąd też temat modlitwy jest tam wyraźnie obecny. Słyszymy tam o warunkach modlitwy, słyszymy o możliwych błędach w przeżywaniu modlitwy, słyszymy o ważności proszenia, o sposobie proszenia, o nastawieniu serca. Szeroko ten temat był podjęty w październiku 2013 roku w tym domu na jednej właśnie z takich sesji z wypoczynkiem, której tematem było kazanie na górze szkoły modlitw. Tam było 5 konferencji, których punktem wyjścia było właśnie kazanie na górze. To jeszcze Inigo nagrało. Jak sprawdzałem na sieście, jeszcze w różnych księgarniach internetowych jest to dostępne, gdyby ktoś chciał szerzej sobie ten temat posłuchać. Na MP3 czy na CD jest to możliwe do otrzymania i posłuchania sobie. Natomiast w tej konferencji nie będziemy się streszczać tamtej sesji, tylko spróbujemy właśnie kilka takich tematów podjąć, takich, których Jezus pokazuje jak gdyby pewien błąd na modlitwie, niewłaściwe podejście do modlitwy, takie pogańskie, i potem pokazuje jako alternatywę to nasze podejście wiary, chrześcijańskie podejście, czym się ma różnić od tego złego, chorego, obłudnego podejścia. I zaczniemy od tekstu, który jest w 6 rozdziale, wersety 5 i 6, kiedy zachęca Jezus tak: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy najpierw pierwsza rzecz, modlitwa obłudnika. Obłudnicy to też ludzie, którzy się modlą. Czyli, że to nie jest tak, że modlą się tylko chrześcijanie, wierzący, a obłudnicy nie. Oni się modlą, ale jak stwierdza Pan Jezus, celem tej modlitwy nie tyle jest oddanie czci Panu Bogu, czy szukanie Jego woli, rozeznawanie, ile szukanie u innych czci dla siebie. Tacy ludzie obłudni za czasów Jezusa lubili wystawać właśnie w synagogach, jest powiedziane, na rogach ulic, bo są widoczni, aby ci ludzie, którzy ich dostrzegają, widzą, pochwalili, jacy to oni są wspaniali i pobożni. Natomiast ci sami ludzie, którzy w tej obłudzie wystawają na tych ulicach, udając modlących się, kiedy wracają do domu, kiedy przebywają ze swoimi bliskimi w rodzinach, to często są ludźmi, którzy nie żyją w ogóle przykazaniami Bożymi,
nie biorą sobie na serio tego, co Bóg im zostawił jako swoją mądrość. Ich relacja do bliźnich jest pełna zła. Ich czyny nie są prawe, nie są sprawiedliwe. Bo to wystawanie na rogach ulic, udawanie modlitwy ich nie zmienia. Więc ten stary człowiek nastawiony na egoizm, szukanie siebie, objawia się wtedy, kiedy ich te tłumy nie widzą. I co gorsza, tacy ludzie, którzy żyją w obłudzie, także w czasie swojej modlitwy mogą mieć postawę, która jest niemiła Bogu. Także może w czasie modlitwy pojawić się postawa, która poniża czy pogardza innymi ludźmi w sercu i w umyśle. I to znamy też z opisu Jezusowego u Łukasza, o tym, któryśmy mówili, że tyle o modlitwie pisze. Już w 18 rozdziale, czyli pod koniec Ewangelii, wersety 9-12, mówił tak. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinie ze wszystkiego, co nabywa. To nie jest modlitwa miła Bogu. Choć ten faryzeusz to w sercu do Pana Boga kieruje. Takiego dziękczynienia Pan Bóg nie chce. Dziękczynienia, które równocześnie poniża innych ludzi, pogardza innymi. Modlitwa nie może być miejscem pogardzania innymi. Bo jeśli modlitwa to jest spotkanie z Bogiem, to nasycamy się Jego postawami, a On nikim nie gardzi, nikogo nie poniża. Bóg wszystkich kocha. W kazaniu na górze, dalej jeszcze, Jezus zachęca do miłości, nawet do nieprzyjaciół, do osób wrogich, żeby być jak Ojciec miłosierny i doskonały. Więc w prawdziwej modlitwie nie może być miejsca na pogardę, poniżanie kogokolwiek, porównywanie się z takim poczuciem wyższości. Czyli celem modlitwy obłudnej to nie jest więź z Bogiem, to nie jest nasycanie się Jego postawami, to nie jest chęć upodobnienia się do Niego, tylko taka modlitwa to jest chęć udowodnienia innym, a czasem nawet samemu sobie, że jest się dobrym chrześcijaninem. Naprawdę jestem wspaniałym, świętym człowiekiem. Przecież ludzie widzą mnie modlącego się, nie mogą tego zaprzeczyć. A może to być taka tylko zasłona dymna dla niegodziwości, jaką ta osoba nosi w sercu. Śmierć wskazuje.
Uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalona, błogosławiona, czczona, wielbiona, najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsza, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą Cię proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze, na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twe, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie.
Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje, i sam racz dopełnić tego, czego nam w wierze niedostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Najświętsze oblicze, które
napełniać będziesz wieczną radością. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jasnością bóstwa płonące, zranione, zbite za grzechy moje, okrutne męki cierpiące. Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Najświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy je Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje
okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami, łzy przesłaniające boskie Twe oczy. Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym nad brzegami rzek Babilonu. Śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Żłobią z wolna cicho, ślad.
sercu.